czołem, witam was w Gameplay Zone. Dzisiaj gramy w Diablo 2, ale inną postacią. Tak jak ostatnio wam obiecałem, chcę wam dzisiaj zaprezentować druida, czyli postać, która pojawiła się w rozszerzeniu Diablo 2, czyli w Lord of Destruction. No jak wiecie, wracam po latach do starego, dobrego, poczciwego Diablo 2. No i kiedyś grałem też druidem. Dobrego dnia! No i tak on się prezentuje. Mam nim poziom aż 60, więc dość długo udało mi się nim pograć. Jesteśmy na poziomie trudności piekło w rozszerzeniu. No i zobaczcie, mam 162 siły, 55 zręczności, dość sporo żywotności, trochę energii. Co mnie strasznie martwi, to brak odporności na ogień, zimno, błyskawice i trucizny. No to jest jakiś dramat. Minus 80 to jest naprawdę dramat. Tak wyglądają moje umiejętności. Skoncentrowałem się na dębowym mędrcu, bo dodaje premię do życia. Zrezygnowałem z ducha kolców, bo on działa trochę jak ciernie paladyna. Uważam, że ilość życia dla mnie w sumie i dla niedźwiadka będzie dość pożyteczna, bardziej niż kolce. Niedźwiedź, dość sporo obrażeń. W zmianach kształtu tylko niedźwiedziołak. Raczej jestem tym druidem, który czaruje, a niedźwiedziołaka wziąłem dlatego, że również jest przyrost życia, obrażeń i obrony. Jakby trzeba było uciekać czy kogoś ręcznie zabić i byłby odporny na czary, no to wtedy jak najbardziej jest to przydatne. No i tak się prezentują żywioły. Tradycyjnie Armagedon i Huragan. Dwa naprzemienne czary, raz zimnym, raz ogniem. Oczywiście można jeszcze w międzyczasie troszeczkę tornad powypuszczać. No i tarcze, zbroja cyklonu. Absorbuje trochę obrażeń, szybko się dość kończy na piekle. A tak wyglądają moje tutaj bronie i mój cały ekwipunek. Nie mam miejsca w skrytce, jak to zwykle bywa, ale zobaczcie, jakie fajne noże znalazłem. Przydatne. Nawet na piekle. Siekacz Bartuka, znana sprawa. No znalazłem. Może jak wejdę na Battle.net, to uda się to zamienić na coś fajnego. Oto rękawiczki na Magic Finding, 22%. Pierścień, szybsze rzucanie czarów, przydatna sprawa. Pas, no i tu niestety jest nie najlepiej. 21 obrony to jak na piekło, to niestety jest za mało. Znów Magic Finding. Bardzo fajne buty. I tutaj już odporność na ogień jest. Szybsze biegarze chodzenie, pożoga przy otrzymaniu ciosu, bardzo fajne buty, piekielny wędrowiec. Tarcza, i tu też przyznam szczerze, nie mam czym się popisać. Zbroja, skóra złupionego, zbroja z demoniej skóry. Wykrada życie. Upadek księżyca. Dużo obrażeń. Ma nawet meteor, można czarować. Gruntowa obręcz z dedykacją dla druida, plus 2 do władania żywiołami, przyda mi się. Magic Finding Amulet i w alternatywie Pogrąca Mrocznego Klanu, 2 do umiejętności druida. To już jest wszystko ok. I tarcza, co prawda umiejętność dla paladyna, ale ma dużą szansę na blok i wszystkie odporności plus 15. W związku z tym, jeżeli by... O, w alternatywie tak to mniej więcej wygląda. I jako niedźwiedź używam raczej upadek księżyca. I tu sobie od razu nastawię. Natomiast jeżeli chodzi o czarowanie, no to zdecydowanie lepiej tutaj Huragan i Armagedon. Puszczam od razu tarczę. No i co? Po kolei przywołujemy sobie kruki. No one mają tylko 14 liczby trafień, 14 razy, więc nie za wiele. Po kolei dębowy mędrzec. Roślinkę niech nas leczy. I nasz główny towarzysz, niedźwiedź. Zobaczmy jeszcze, jak się prezentuje tutaj nasz najemnik. Bardzo interesujący sprzęt.
Naja, obrąd, bardzo, bardzo fajna, bardzo dobra, duża obrona. No i tak, zbroja, talent, słowo runiczne, skradanie się i teraz pytanie, czy może nie lepszy byłby dla mnie niż ta skóra złupionego. Co prawda, obrony 114 przeciwka 354. No ale tutaj mamy odporność na trucizny, manę, szybsze rzucanie czarów, bieganie, chodzenie. Może by to byłoby dla mnie lepsze. Bo ta obrona, którą mam, to i tak średnia szansa, że upadłym nie trafi, jest dość spora. Jak ja bym to zamienił, to ile nam wyjdzie? 89% przeciwko 83%, czyli prawie zawsze nas trafi. Tyle, że szybsze chodzenie, rzucanie czarów, wykradanie życia 83 do 89. Wytrzymałość. No nic, na razie. Dobra, na razie jednak zostańmy tu, gdzie jesteśmy. A zbroję sobie damy tutaj. Oczywiście pierścienie mógłbym może dać nieco inne, bo mam troszeczkę biżuterii w skrytce. Amulet do Magic Findingu. Amulet. 19 do życia. O, może taki pierścień w sumie byłby lepszy niż Magic Finding. Na razie... Tu mamy jeszcze runę Ethal. Na razie jednak zobaczę, jak się... O, proszę, mam tutaj proszę Help Tal Rasha. Zapomniałem nawet, bo to tyle czasu minęło. Na razie spróbuję na tych przedmiotach coś zdziałać i zobaczymy, jak to idzie. Ostatnio jak miałem quest, ok. To mamy tutaj klasztor i do odzyskania dla Charcy Młot. To musimy iść na czarne moczary. No i zobaczmy, jak to wygląda. Na razie z tym, co mam. Mamy tutaj hrabinkę wykonane. Ale w sumie można zrobić taki run na hrabinę. Może jakieś runy ciekawe będą. No i zobaczmy, jak to tu wygląda. No jakoś idzie, no ale te jastrzębie nie są jakoś zbyt mocne. Jeśli kamień tu leczy. Misiu zrobił dobrą robotę. Na razie wygląda to ok. No, przetestujmy Armagedon, jak się ma. Nie idę tak pewnie, nie biegam tak pewnie, bo jakbym sobie nagonił zbyt dużo stworków, to jeszcze potem bym sobie z nimi nie dał rady. Zanim wejdziemy do wieży, bo w wieży jest dość ciasno, zobaczmy, jak tutaj nam sobie Armagedon da. No, jednak ta trucizna... Oj, ta trucizna to działa bardzo poważnie. Całe życie. Antidotum będę musiał mieć, widzę w wieży, jak mi ktoś otruje. Strasznie mocno na mnie działa. No i znów Armagedon, puśćmy trochę tornad. No i poczarujmy jeszcze, uwaga. No nie padają szybko, ale też mamy poziom piekła. One są niewrażliwe, widzę, na ogień, w związku z tym... Tutaj wcale łatwo nie jest z nimi. Co jeszcze? Ach, bo my tutaj mamy bossa. Gdzieś dębowy mędrzec się i zginął. Jeszcze klątwy zwiększenia obrażeń. Ojej, jej. No popatrzcie, jednak coś muszę z tą zbroją wymyślić. No już sam początek i już niestety, ale mi się umarło, a jesteśmy na piekle. Wcale dobrze to nie wróży, przyznam szczerze, ale mimo wszystko tą wieżę przejdę. Dobra, przywoływamy roślinkę, wszystko co mamy. Idziemy jeszcze raz na te czarne moczary.
Ciężko, idzie strasznie ciężko, jak jednak się nie handluje na Battle.necie przedmiotami, nie układa słów runicznych, to jest bardzo, bardzo ciężko. Ale to głównie widzę, że tracę na tych odpornościach. To właśnie to, jak się zbliżam, a on atakuje mnie błyskawicami, to głównie to powoduje, że ja obrywam. Jednak muszę te odporności mieć koniecznie. Strasznie mocne. Zwykłe diabliki, a tak mocne. Nie ma ich co zabijać, bo i tak zaraz on przywoła nowe. Ale może z odległości to jakiś nie przywoła. No, przynajmniej kilka tych diablików. No jak mnie diablik trafia na klątwie i zobaczcie, ile czasu sobie z innym diablikiem nie mogę poradzić. To straszna sprawa. Dobra, wróćmy na razie do miasta. Zaraz będziemy się martwić. Co to dalej będzie? No. Tak wysoki level, a jednak tyle problemów. Resetuję atrybuty, a może by jednak się przekwalifikować na innego druida? W sumie wcześniej nie resetowałem atrybutów wcale, więc jeżeli mam coś złego, to może właśnie by to teraz zrobić. Trochę by to trwało, ale czemu nie? Jeżeli nie daję rady, to można byłoby to zrobić. Co prawda mam też te przedmioty z Magic Findingu, ale no, chcę coś fajnego znaleźć. Spróbujmy jeszcze zagrać z przedmiotami, z tymi pierścieniami, które służą właśnie na Magic Finding. Użyjemy może arktycznego podmuchu. Spróbujemy zamrozić tego diablika. Dobra. Chodźmy dalej, weźmy nasze złoto. No i dobra, i teraz tak, jak przez te błyskawice przejść? Ciężka sprawa. Bardzo ciężka sprawa, przyznam szczerze. I to głównie te błyskawice. Ja nie mam czym go z oddali zabić. Naprawdę to ten niedźwiadek głównie pomaga. Niestety nie da się tak zbliżyć do tego, żeby nie oberwać. Zostaje mi tylko tornada mnie puścić. I liczyć na to, że którymś oberwie. I unikać tych błyskawic. No i niedźwiadka tam wysłać. No i padł. Bardzo dobrze. Niestety nic tutaj nie mamy, jeżeli chodzi o jakieś konkretne przedmioty. Mamy tam jaskinię, ale nas interesuje wieża. Może się uda jakieś runy zdobyć. No i chyba tej zbroi nie będę jednak zamieniać. Ale chodźmy do miasta i musimy sobie tak przede wszystkim pokupować troszkę mikstur. Ich natraciłem i jednak zmienić te przedmioty i dopiero jak będzie przy hrabinie, to z powrotem miłego wrócę do tych, co trzeba. Życzę. Myślę, że tak będzie lepiej. I aha, tu mamy odporność na ogień też, skuteczność ataku, a tu mamy wszystkie odporności. Myślę, że to będzie adekwatne teraz. Odporność na ogień 10, przerzucanie czarów. Dobra, i to sobie wymieńmy. 17% wymieńmy sobie tutaj na ten pierścień. I tak się zastanawiam, czy może ja bym z dystansu ich zamiast tego upadku księżyca 55 do 75 z meteorem.
poziom 11. Żeby można było z dystansu tych noży używać. Buty są ok. No pas nie najlepszy. Chodźmy na hazard. Kruczki sobie przywołamy, zawsze troszkę podziubią. Może jakiś pas? Panie Ghid, może... O, był! Ojej, przeoczyłem, dobra. Dobra. Nie o to nam chodzi. Jeszcze jeden. 75 do życia, ale obrony 11 i 9 do many. Prawie, że to samo. Obrony niewiele zmienia, więcej życia chyba jednak cenniejsze dla mnie w tym momencie. O, to kupmy może. No, niestety. Dobra. No, ten łuk też nie jest jakiś szałowy. Ethtal Ral. Przyznam, że nie pamiętam, jak to się stało, że trzy runy są w nim. Możliwe, że przez przypadek przy przekładaniu łuku z runami. Później się te runy wydobędzie z tego łuku, ale dobrze wiedzieć, że ja muszę jej znaleźć coś do strzelania, jakiś łuk. Noże niestety nie może być. Dobra, to idziemy kupić butelki i idziemy na tą wieżę. Witaj w imieniu zakonu. Nie mam żadnych przedmiotów, żeby przekwalifikować sobie tego druida. No tak się właśnie zastanawiam, gdybym zrobił reset. Premię do huragan 10%. Premię do huragan 15%. Są te synergie. Czy by po prostu nie zrezygnować z dwóch czarów tego typu? Tylko czy by nie zrobić w ten sposób taki klasyczny build, samo zimno. I do tego iść zmiany kształtów, czyli nie żywiołak, tylko i tak, i tak. I na zmianach kształtów na przykład nie bawić się w niedźwiedzia, no tylko właśnie w wilkołaka. Mamy więcej życia, tutaj premię do ataku. No nic, to się zastanowię. Wrócimy do tego tematu w następnym filmiku. Z druidem. Na razie chodźmy do wieży i spróbujmy atakować tym, co mamy. Teraz mamy tutaj niewrażliwość na zimno i pytanie, jak sobie z tym jablikiem poradzimy. Po kolei, po jednym. Poziom piekła to już jest trudna sprawa. Musimy przywołać tak niedźwiadka, roślinkę, dębowy mędrzec. No, czarowanie tym druidem, tylko huraganem, ma poważną wadę, że trzeba się do nich zbliżyć, a to troszkę nas odsłania przed przeciwnikiem. Zwłaszcza tak mocnym, czy tak jak z tym szamanem właśnie widzieliście. Tu się dzieje, jak wejdę. Może jakiś fajny pas będzie. W ogień to się zrobi problem dla mnie. Ta będzie się trzeba przeszkolić jednak. Tu przyznam szczerze, te diabliki to jest zaleta, że uciekają, bo przynajmniej mnie nie będą otaczać. Albo kolejny build, który jest możliwy, to jest taki, w którym mam niedźwiadka, który zadaje obrażenia fizyczne, a ja sam zadaję obrażenia od ognia i od zimna. Tylko i jestem tylko od żywiołów. Może w ten sposób. Może to też jest dobre. Można by dużo poczytać, na pewno jest dużo przewodników builda. Przyznam szczerze, że dokładnie tego nie pamiętam, bo to trzeba rozkminić względem tych synergii. Choć teraz, nawet też względem tego, co mamy,
jakie mamy tu możliwości. No, ja gram bardzo uniwersalnie. Nie gram jakoś turniejowo i nie czytam tych poradników, tylko po prostu wszystko robię na czuja. No może nie jest to dobre, ale za to uczę się na błędach, przyjemność też jest spora. A poza tym, teraz to już wszystko jest opracowane, ale jak gra dopiero co wychodziła, no to ludzie nie znali tych buildów, prawda? Nie wiedzieli jak budować, jak robić to, żeby było najbardziej wydajnie wraz z tymi synergiami. Więc też musieli się uczyć na błędach, a wcześniej w ogóle było tak, że nie można było resetować statystyk, tylko jeżeli już się coś, nie daj Boże, ktoś pomylił, źle kliknęło, no to już była katastrofa. Nie dało się tego cofnąć. Podobnie jak niewrażliwości, to weszło w którymś patchu, od razu one się nie pojawiały. Tak samo jak synergie, to też była taka pewna nowość. Ponieważ pamiętam jeszcze ja sytuację, jak grałem czarodziejką, zanim się to pojawiło, można było mieć śnieżną kulę, która temat właściwie każdy załatwiała bez problemu. Nie brakuje tutaj ciężko. Niewrażliwość na ataki fizyczne i z tym mam największy problem. Tak, man, niewrażliwości. Chyba będzie trzeba już iść do miasta. Tu mamy jakąś skrzynię, mamy miksturkę many, czaszkę i cedarowy łuk. To używajmy wszystkiego. No i próbujemy. Właśnie, jednak ten huragan ze zbyt słabymi tornadami to się nie sprawdza. Nie mam co na razie się tu zamienić w żadnego. Dobra, na razie z nich zrezygnujmy. Ale już widać, jakie będą olbrzymie problemy. Och, to jest ta pożoga z tych butów, które mam. Przydatna. Dość mocna. Czy ja mogę tu puścić też ten meteor, czy nie? No i zostałem sam. Nie mam nikogo do pomocy. Za mało many. A ten dębowy mędrzec niestety szybko umiera. Nie mam jak wyjść, to uciekamy przez portal. No nie będzie łatwo z tą wieżą. Już jednak na pierwszym poziomie takie problemy. Dobry wieczór. Zobaczmy co to za pas. Lepszy, dobra. Butelki many. I przywoływamy. Nie w mieście. Jakieś łuki trzeba kupić. Idźmy na hazard. Chyba każdy będzie lepszy od tego, który ma. Miłego ziomka! Łódki bitewny, refleksyjny. 17 do 19. No, tu tutaj od trucizn, no to nie będzie lepszy. Jednak nie. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej. Czy ja może tą kulę bym mógł puścić, albo to... No, tornado jest silne. Tylko nie cenna. Nie wiem, jak to będzie z pobiegającą hrabiną. Na piekle w ogóle, na poziomie piekło, poziomy są dużo, ale to dużo większe, jeżeli chodzi o wieże. Ona się tak sukcesywnie powiększa. No, żeby było trudniej. O, pięknie. No to teraz będzie się działo. Dobra. Rzucamy tutaj tymi czarami. Czym się da? Aha, diablik tu jest odporny. Dobra, czyli nie czym się da. Dobra,
palcami będzie mógł ruszać. Przynajmniej jak uduszony, to nie będą mnie atakować. Jest tam szaman. Przynajmniej będę mógł ruszać. Tu akurat huragan na nie się bardzo dobrze sprawdza. Że jak się pojawili jakby z odpornością na zimno i ataki fizyczne, bezradny. Czarować Armagedonem. Ach, mam bossa, okej. Okay. Śmiesznie jest czarować Armagedonem w pomieszczeniach. Nie wszyscy na raz. Ale bossa trzeba będzie zaraz jakoś zdefiniować. No, kurz, to mi z tego nic, ale nadziak zobaczmy, może być ciekawy. Dobra, i spróbujmy teraz, zamieńmy się niedźwiadka. Ja wiem, że bez dodatkowych umiejętności zmiany kształtu, no ten atak nie będzie jakiś bardzo... O, jak wolno, o rany. No, nie da rady, słuchajcie, jeszcze jak zamrożono, nie da rady. Nie da rady. Oczywiście dębowy mędrze spadł. Wszyscy padli, widzę. Ops. Ciężki temat, strasznie. Zwłaszcza z tymi odpornościami. No i mnie niestety ubili. Strasznie ciężko będzie. Nie wiem, czy dam radę tą wieżę przejść. Słuchajcie, dopóki nie pozmieniam tych umiejętności, forsuję to trochę na upartego. Nie wiem, czy dobrze, ale spróbujmy jeszcze. Zostań na chwilę i nadziak. Pomiot zakłady, nic z tego. Dobra. Mikstura wzmocnienia. Najgorsze jest to, że trzeba wracać. Ale szczęśliwie waypoint jest blisko wieży. No, będę musiał chyba przeszkolić się tutaj w innych tych umiejętnościach. Nie da rady inaczej. Może już nie inwestować w tego dębowego mędrca. Gorzej, że one mnie zawsze trafiają, a trafiają, bo mam niską obronę, nie mam lepszej. I co z tego, że ja im tą kurzokę tutaj wybiegam, jak znowu mnie zaraz tutaj ubiją, gdy postawię tu portal może od razu. Poginęli. No, słuchajcie, gra na piekle to już jest wyższa, miłego dnia. Wyższa zabawa, jeszcze dla niedoświadczonego gracza, tym bardziej. I chyba znów musimy zrobić sobie miejsce dla mikstur odtajania. Będziemy odtajać dębowy mędrzec, huragan. No i idziemy dalej. Przyjdę troszeczkę do góry. Jeszcze na nikt nie trafił. Nie wiem jakim cudem. Okej, dobra, już. Więc
Gdzie się podział mój niedźwiadek? No, typownie. Dobra. No, chyba musimy zrobić tak. Zresetujmy sobie te umiejętności. Nie będziemy się tutaj forsować. Trzeba będzie się zastanowić. No to chyba nie damy rady, one się tu będą regenerować. Nie mam tu jak fizycznie uderzać. Trzeba sprytem, no ale jak za małe obrażenia, nie mam many. Jak to wszystko zrobić? Pieniądze na najemnika wydaję. Witam. Jeszcze raz przywołujemy wszystkich. Nie, te głupie kruki. I teraz jeszcze. Dobra, i atakujemy. Po raz kolejny. Tornado. Przejdźmy po huraganem. Troszkę niebezpieczny zbliżył. O, ale obrywałem po plecach. Najpierw trzeba sługusów ubić. Wtedy to działa, boss się często wtedy przestraszy, zostaje sam, okazuje się, że bossem już nie jest. Trochę tak jak na ulicy. Kolega mi kiedyś opowiadał, że został napadnięty przez trzech tak zwanych ziomali z osiedla. No jak to zwykle bywa, jeden większy i gada, a dwóch jako obstawa. Ale się okazało, że w tym wielkim stresie ten mój kolega dopadł tego niby bossa największego i się okazało, że reszta wymiękła i ten boss wcale nie był bossem, reszta uciekła, a on zachował swój telefon. Tak to by go stracił pewnie, mu wzięli. Może tutaj działa tak samo. Dobra, w wielkich bólach udało się, ale przyznam szczerze, że nie jestem z siebie jakoś zbytnio zadowolony, ale o to też chodzi. No, nie o to, żeby nie być zadowolonym z siebie, ale o to też chodzi, żeby właśnie poziom piekło nie był taki łatwy, bo trzeba przyznać, że no, twórcy to tak zaplanowali, że okej, poziom normal to w sumie przejdzie każdy. Prawie. Koszmar to już jest taka trudność, która według mnie powinna być normalna. Natomiast piekło, no to już... żeby to były jakieś takie techniki, zmagania i innego rodzaju trudności. I wszystko ok, ale wydaje mi się, że jednak normal mógłby być troszeczkę trudniejszy, zwłaszcza na początku, a nie, że od jednego hita nawet pięścią te stworki umierają. Dobra, mamy klan krwi. Jak hrabina się okaże niewrażliwa na zimno i ataki fizyczne, no tobie będzie czekać grubsza lektura, jak pozmieniać umiejętności. Ale nauczyłem się za to hotcase'ów, już aż tak nie błądzę druidem w przywołaniach. A nauczyłem się, bo wszyscy umierają szybko i muszę ciągle przywoływać. Mam dużo run, trzeba by jakoś wykorzystać.
zamarznięty i nic. Tak, bo ja nie mam many i nic nie jestem w stanie zrobić. Niedźwiedź też się nic nie jest w stanie zrobić. I się wracamy po butelki many. Dobrze, że jest ten Town Portal. Wyjątkowo pomaga. Ciekawe, czy w Diablo 4 też będzie możliwość takiej ewakuacji, bo w Diablo 3 już była ona ograniczona, to znacznie. Natomiast w Diablo 4 może się okazać, że Town Portal będziemy mogli użyć tylko co ileś minut. Co by znacznie zmieniało rozgrywkę, bo jednak nie będziemy mogli tak po prostu sobie uciekać, tak jak ja, do miasta podrobuję się tutaj. Tylko będzie trzeba jednak bardziej strategicznie zrobić sobie większe zakupy na butelki, a nie trzymać przedmioty tak jak ja to robię. I to jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, ale przecież ja miałem przedmioty do Magic Findingu i zmieniłem na tak zwane normalne, które dają więcej premii, i pomimo tej normalności jakie problemy w wieży ze schraniną, a jesteśmy dopiero w drugim poziomie. Ale myślę, że po przeszkoleniu, a będzie to konieczne, troszkę inaczej rozparceluję te umiejętności. Poczytam, obiecuję o tym. I jak pojawi się następny filmik i będę grać dalej druidem, to już będą inne umiejętności, inny rozkład, innego drzewka. Może zobaczycie, będzie druid shape shifter zamiast summoner. Spróbujmy jednak jeszcze na razie tym, który mamy, poatakować. A nie, jest dobry blok. Przywołujmy jeszcze jednego. O, może jakiś łuk będzie dobry dla mojej towarzyszki. Broja turniejowa. Muszę wypróbować ten morze, ale to jak będzie ktoś niewrażliwy na zimno, na razie myślę, że nie ma co tego sprawdzać. Krzyczki takie mocne. Mroczne i mocne. Też jest tak zrobione, że jak już wysysa, to całą. Bez litości. Trochę jak nasz system podatkowy. Wpłacić to tak, żeby nic nie zostało. W imię przysłowia, takie słynne, że jak państwo bierze, to bierze. Nie, że jak państwo mówi, że bierze, to bierze. A jak mówi, że daje, to mówi. Dobra. Patrzmy dalej. Będzie tu wejście? Nie będzie. Luków nie będziemy atakować. Za dużo zabawy z nimi. Idźmy do tej hrabiny. Mam jeszcze troszeczkę przed sobą. Nie jednego ducha spotkamy. Czemu ten dębowy mędrzec jakoś tak nie potrafi się uchronić? No ja rozumiem, że on nie atakuje, że on sobie stoi, patrzy, obserwuje i towarzyszy, ale jakiś bardziej by mógł być aktywny. Okej, ja też umarłem, ale... ale jednak raz, czy dwa, a nie tyle razy. Dobra, stawiamy portal i idziemy. Kolejne piwnice pod wieżą. Zaraz rozpętajmy piekiełko. Roślinkę też. Chociaż roślinka ma tu pewnie dość spore trudności, bo jak ma się po kamienistym
I tu mamy bossa i tu będzie problem. Bo będziemy musieli tylko czarami to atakować. To jeszcze tak. Ach, boski, no to się dzieje. Że ten portal tam postawimy. Nie przenikają przez ścianę. O, dobra. Coś mówiłem o tębowym mędrcu, że umiera. No to tu będziemy mieć niezłe historie. Zidentyfikujmy ten łuk, czy on się tam nada. Na mojej. Dobrze ci. Tutaj 4 do 10 to się nie nada. Dobra, jak my podniesiemy nasze zwłoki, słuchajcie. Dobry wieczór. Butelki, mana. Przywołujemy. Nie w mieście. Dobra, ja myślę, że można zainteresować się tym motorem. Dobra, portal tu. Tak, gdyby nam się zakorkowało przejście. Czy my tego ducha jesteśmy w stanie? Nie, to jest jakiś błąd gry, widzę. Jest jeden, tylko spróbujmy pobić, bo jest jeden. Potrzebuję maku. Jeszcze się zablokował. Gra jest już troszeczkę. Tak miało być. Gra jest już troszeczkę stara, więc tego typu błędy są jakoś wybaczalne, jakby. Nie. Nie być tak dość. No i teraz tak, ja nie mam many. Nie mam swojego sprzętu. Chcę go ubić. Nie mam czym. Muszę iść dalej. Aha. Teraz nie mam jak się tam odzyskać. Teraz to dopiero się będzie działo. Mam tu szybkie diabłki. Dobra, udało się, świetnie. A teraz trzeba wiać. I chyba nie zdążę, zdążę, ale fart. I wychodzimy. No, przyznam szczerze, że jak na postać, która powinna sobie radzić na piekle, jest kiepsko. Nie, nie to miało być. Puśćmy na nich. Co możemy puścić? Szczelina to za mało. No tylko Wulkan, ewentualnie Tor Armagedon, no Armagedon, Armagedon połączony z wichrem, wiatrem. Pięknie, jeden boss już padł, zresztą odporna na ogień. Szkoda, że nie ma na przykład butelek, które zdejmują klątwę. To mógłby być naprawdę fajny pomysł. Musimy jeszcze troszeczkę tutaj wiatku zrobić. Diabliki. Teraz trochę nie popowera z Armagedona. No, ale to, że jak kula siada, to... To jest dobrze, spokojnie. A ten meteor, jak się nam tu sprawdzi? Sprawdzi? Kiepsko.
No, gdyby te potworki były troszkę mądrzejsze, chociaż tak jak gripy z Warcrafta 3, to przyznam szczerze, że chyba bym tutaj nie przeszedł. Bo ja jednak wykorzystuję troszeczkę to, że no właśnie atakują albo mojego niedźwiedzia, albo tam stworki. Gdyby tak się wszyscy uwzięli na mnie i biegali tak głupio, żeby mnie złapać, to myślę, że by było bardzo niedobrze. Ale mamy dwóch bossów prawie że ubitych. Jednak też myślę trochę. Dobra, no tam się działo wyjątkowo dużo. Aha, i tu mamy jeszcze tam drugą część. Myślałem, że czysto, a to jest. No i teraz to mam pięknie. Czaszka smrobu. Co ja mam jej zrobić? Dostaje mi wulkanik, tego typu rzeczy. Co mi zostaje? No, kula magny. Szczelina mi zostaje. Ale to wolno idzie, rany boskie. Armagedon mi zostaje. No, tu widzę, że kiepsko atakuje. Może jakiś jeden w nim uderzy. Tak, i to chyba tylko wulkanik mi zostaje. Noże nie mogę zmienić. Mogę się łudzić, że gdzieś tam Armagedon w niego trafi, ale chyba jednak nie, bo to się. Tylko że jak się ruszę, to tutaj może się zdarzyć. Dobra, rzućmy mu kulę ma. Aha, tu nie może. To teraz kula magny. Tą kulą magny. Rzucajmy ten meteor. Chyba najrozsądniejsze, co tutaj w niego uderzy. Dobrze, że się zablokował. No i siadł. Pancerna zbroja. Teraz ją sobie użyjemy. Takie odporne na mróz, bo sługa też ma trochę odporności swojego bossa. Bardzo fajnie jest chodzić wieżą, bo jest dużo bossów, a to właśnie idzie za to, że jest dużo, dużo, bardzo można zdobyć przedmiotów. No nic nie znalazłem ciekawego na razie. Oprócz tego, że dostałem po głowie. Gotycki łuk. Dobra. I tak. Teraz sobie i tak będziemy. O, no to nie było fajne, zagapiłem się. To tak dość poważnie, dobrze, że portal otwarłem. To już przy okazji sobie sprzedam to, co chcę sprzedać. Zobaczę, co to za zbroja. Zostań na chwilę i posłuchaj. No tak, trzy ciosy w plery i koniec po mnie. Witaj. Czyli jednak nie było tam tak spokojnie. Gra nekromantom i druidem ma pewną wadę. A mianowicie, jak czasami chcemy gdzieś zrobić coś
po cichu, to w sumie to jest to nam prawie że no niemożliwe, bo te stworki nam tym zawsze przeszkodzą. I owszem, one super pomagają i tak dalej, ale ile przeszkód? Dobra, jak teraz mogę swoje ciało pobrać? Po raz któryś nie mogę, tak? Bo otwarłem portal. No to też jest troszeczkę irytujące, że po prostu jeżeli się otwiera portal, no to już nie można swoich zwłok tam pobrać, prawda? Ja chcę tylko przedmioty swoje. Najlepiej wszystkie, a nie jakąś pałkę, którą podniosłem przez przypadek. No i ładnie, tak to się traci właśnie doświadczenie. No i co teraz? Zakorkowało się wszystko, ja nic nie mogę zrobić. Nie mogę pobrać swoich zwłok. Nie fajnie, no nie fajnie. Dobra, bierzemy. Udało się. Udało się, dobra. Chodźmy na bok. Musimy ogarnąć temat. Dobra, to próbujmy. Jabłki odporne. Te łuczniczki takie. Jestem jak druid będzie wyglądać w Diablo 4. Przyznam szczerze, że ja lubię tą postać. Lubię druida. Jest taki dość, powiedziałbym, kompaktowy. Można właśnie grać i jako postać, która walczy wręcz, a także można po prostu nim czarować. Czarodziejką to już to jest na przykład dużo, dużo trudniejsze i raczej sam widziałem kilka propozycji rozbudowania czarodziejki, która by walczyła wręcz, ale to jednak nie będzie to samo. Dobra, zobaczmy ten gotycki łuk. Duży, ale... gotycki łuk, ale obrażenia dość poważne. Chodźmy do miasta. Zobaczmy, co to z tym łukiem jest. 10 do 50. No nie, tu jednak błyskawice i tak są dużo lepsze. Czy ja mogę część rzeczy zostawić w skrytce? Mogę. Pierścienie nie. I amulet nie, bo jego sobie potem zmienimy. Ale czachę można i... 7 minimalnych obrażeń i taki pierścień do craftingu też można. Z runami nie za bardzo, widzę. Wirt się przyda, tego jeszcze nie możemy. Runy. A już niedaleko. Chyba, że nas znowu ktoś dość poważnie będzie atakować. Troszkę nam zaraz. Będzie kasa. Sprzęty dla dedykowanych postaci zawsze mają dużo kasy. Dobra, może tu będzie zejście. Tak, mamy diabliczków. Zobaczymy ich. No i na przykład teraz uważam, że czyściło się ok. Szybko, sprawnie. Dobra, stawiamy portal i mamy poziom 4 piwnic pod wieżą. Coraz trudniej. Kto tu będzie czekać? Może klan krwi? Bo dawno nie było. Nie, niestety mamy duchów. Niestety sporo... O, mamy klan krwi. Czyli atakujemy wszystkich zimnych. Jedna maga do mnie tylko ducha niech spadnie.
jakimś dziwnym trafem moja asysta zawiodła. Ale jedno wiem na pewno. Jak przeszkolę swoją postać, to na 100% niedźwiedź. Bo odstawia naprawdę niezłą robotę, a to, że ich blokuje wszystkich, cokolwiek by się działo, to jest różne zaleta. Być może obrażeń nie zadaje, ja tu obrywam, ale i tak bez niego byłoby kiepsko. Dobra, wracamy. Idziemy po butelki, może zaraz level up pomoże trochę. A jeszcze pytanie, nie tylko o umiejętności chodzi, ale ile dać do energii, ile dać do życia, do siły, jeszcze to muszę rozplanować. Niezłe mnie łamigłówki czekają, przeanalizować itemy, które mam, bo nigdy nie wiemy, co się trafi, ale żeby z tego, co mam, zrobić jak najlepiej. Czy też jakiś błąd będzie? Nie uda się, więc meteor. Meteor jest dobry, bo jak stoją postacie w nim, to obrywają i to dość poważnie. Mniczny. Właśnie, albo może. Pasa niestety nie mam jak z nim stworzyć. Nie wchodzą żadne do niego sokety. Nie ma żadnych soketów. Ale może ja powinienem ułożyć jakiś skorniczny. Z tego typu rzeczy korzystać bardziej. I stworzyć sobie na przykład słowo runiczne na jakąś super ręczną broń. Wtedy zrobić być tym shapeshifterem. Bo ja znalazłem fajną tą pałkę, ona daje do umiejętności, no ale to jest typowa rzecz do czarowania. Na pewno z tymi synergiami będzie trzeba o magiczny miecz. Może być przydatny. Korbacz. Uf. Nie jest broń z piekła. O, mamy sługę, który dość szybki jest. No tak, czyli ci najszybsi są najgroźniejsi dla mnie, bo nie ma jak przed nimi uciekać. Czekaj, czy da się stać za ścianą, żeby ten kabanik grał. Jak może Armagedon. Okej. Gdzie tu problem? O, właśnie. To troszkę skrzaniłem. Przyznaję. Teraz nie wiem, gdzie tu wejdę. Nie mam pojęcia. Oni mnie zaraz dopadną. Jeszcze się okaże, że tej hrabiny nie dam rady przejść. No tylko tak, pytanie. Skoro ja nie mam tych przedmiotów takich dobrych, żeby być tym druidem, który walczy wręcz, to pytanie, czy ja na przykład dalej powinienem iść w dębowego mędrca, który dodaje życia, czy nie? To jest pytanie. Dobra, muszę tam wystawić kogoś, bo oni się zaraz mną tu będą interesować. Na 10 miliardów procent. Dobra. Uciekać? O kurde. No i to już chyba nic z tego nie zrobię, bo to już jest tak zapchane, że ja nie mam teleportu, że się już chyba z tego nie wydostanę. I koniec. Nadziałałem, jak nie wiem, moim druidem. Co by tu wymyślić?
nic nie wymyślamy. Idziemy. Oni są za szybcy. A tu jest za ciasno. Dobra, mam sprzęt. Super, no to teraz możemy atakować w takim razie. Akurat jeden jeszcze tu został. To się tutaj zlikwiduje. No, zwłoki warto odzyskać, bo to jest doświadczenie, prawda? Szybkość czarów. A, jeszcze ma błyskawice, czyli coś, co mi sporo, ale to sporo problemu przyprawia. Okej. Teraz znów pewnie mnie ktoś ubije. O. Nie dam rady. Za dużo ich, a tam jest za ciasno na mnie. Witaj w imieniu zakonu. Dobra, spróbuję się zamienić w niedźwiadka. Jestem przeciążony. On dodaje dość sporo życia. Spróbujemy uciekać niedźwiadkiem. Tutaj niech ta obstawa się... Dobra. Mamy sprzęt, teraz tak. Odczarujmy się. Muszę wyjść przede wszystkim z tego narożnika, w którym się tam znajduję, a kupić sobie troszkę butelek. Czy jest jakieś słowo runiczne na miecz? Aha, ale ja go nie mogę użyć. Zręczność 79. Zaraz muszę sprawdzić, ile ja mam zręczności. 55. Ale czy ja bym tym mieczem mógł atakować? 10 do 42, nawet z dobrego słowa runicznego? Nie za bardzo. A czy tutaj w przyzwaniach premię do wilka, ale nie wiadomo ile. Jest premia, ale nie wiadomo ile. Nie ma premii, tylko tu. Serce Rosomaka, pierwszy poziom. Przywołuje ducha, możecie 136. No tu by się przydały te odbite obrażenia, bo oni by się sami mogli porozwalać. A dobry jest ten huragan, że ich może zmrażać, a my uciekamy. No nic, zostawmy ich na razie. Bo temat dość trudny. Sobie przyjdą tak przy owoc, widzę. Ale po kolei ich spróbuję odbić. Nie tak, to innym sposobem. Nie poddamy się. Kurde, no strasznie mocno. Tego mojego niedźwiadka to... O nie, jeszcze mi tutaj cofnęło do pulpitu przez przypadek. To... A nie, żyje, gra się spauzowała, super sprawa. Ja nic nie mogę nawet czarować, takie mocne i szybkie. Obrażenia żadne zadaje. Oczywiście wszyscy mi tu umierają. Wszyscy na mnie, bo jak żeby. Tak, jeszcze obrywam. Źle to zrobiłem. Znowu. Błąd na błędzie, słuchajcie. Wstyd! Po prostu wstyd!
ale muszę ich chyba zostawić, bo chciałem tą hrabinę i nie ma co się tu nimi zajmować. Dojdziemy do hrabiny i zrobimy wielkie przemeblowanie postaci. Naprawdę wielkie. I coś czuję, że następna moja gra tym druidem to będzie się koncentrowała tylko na tym, żeby dostosować do nowych poprawek mojego druida, zresetować mu umiejętności i spowodować, że jest, no da się nim grać. Na razie to ja tylko odzyskuję, tu widzę postać swoją, uciekam rozpaczliwie, bohater żadnie żaden. Oni są za mocni. Może mnie nie będą gonić. Coś nawiałem, to przynajmniej tyle. Następne problemy. Klany jakieś krwi. Mamy tu przejście? Nie. Niestety to nie tu. Ten za mną dalej biega. Gdzie mój niedźwiedź? Skasowany. Trzeba też mądrze te synergie wyliczyć, bo nie opłaca się w jedną umiejętność pakować. To jest i fajne, i nie. Ale z drugiej strony... Dobra, wchodzimy. I tutaj musimy już sobie postawić portal i po kolei ich tu spróbujmy skusić. Jak mamy towarzystwo. Nie opłaca się, ale też ciężko jest sobie wyliczyć, jak to z tymi synergiami jest. Bywa różnie. Uczniczki, straszne lice. No i znowu dostałem po plecach. No, to już jest frustrujące, ale nie poddajemy się, ubijemy hrabinę. Chyba, że się okaże, że nie. Dobry wieczór. I po kolei. Strasznie dużo doświadczenia potraciłem, bo nie wszystko jest do odzyskania, niestety. Gdzież moje zwłoki? Chciałbym swoje zwłoki. Dobra. Silna hrabina, silna. Będzie. Pozrzucać trochę kamoli na nich. Sobie trzymać tak po prostu w mieście. Dobra, teraz co jest ważne, żeby to koniecznie etapowo przechodzić. I iść po butelki życia. Ale tu akurat Armagedon się powinien dość dobrze sprawdzić. Prawda, no nie da diabliki, ale uda się tym ognięte duchy pozabijać. Tak, muszę postawić taką mędrcę gdzieś tam daleko, nie zdejmie. I nawet nie poszło tak źle. Raz jest dobrze, raz gorzej, czyli jednak specyficzny rodzaj potworów daje mi popalić. Nie mam na to jakoś obrony. Zobaczmy tutaj, bo będzie dużo kasy. Kasa leży na podłodze, super. O, słoneczny duch. To też jest kasa. Jeden na to, jeden tornado. Zobaczmy odbicie lustrzane, no i zaraz się zacznie. Hrabinka. Czy nie mam
tak wolne czarowanie, że ja nawet nie mogę rozpocząć tego tornada. Jak już diabłek atakuje, to jest problem. Ale huragan jest, wydaje mi się, dużo lepszy niż Armagedon, bo po prostu nikt nie podchodzi. Jest przymrożony, to tak dość poważnie. Skupili się na niedźwiadku. Będzie Ignarda, skrzynia. Dobra, przywołajmy tu wszystkich jeszcze raz od nowa i teraz sobie zmienimy. To już dopiero będzie hardcore, słuchajcie. Trzeba będzie zmienić te przedmioty na Magic Finding. Bo to już czas, żeby nam więcej run wypadło. Dobra, zmieniam. Amulet. I pierścień z 9 na 17, albo w sumie drugi. To już będzie jeszcze lepiej. No i teraz zobaczymy, co będzie z tą naszą hrabiną. Dobra, tu poszło, puścimy sobie tornad. Po kolei, żeby nie za daleko wchodzić, nie za szybko, może się uda. Czy się okaże, że z hrabiną będzie łatwiej niż było z tymi klanami krwi? Okej, dobra, misiek tam wszedł już po miśku. Tutaj powlokłem. Jedna, dobra, niech tam idzie. Zawsze to coś. O, proszę, jak oberwała z Armagedonu, to konkretne obrażenia mi to zadała. Ona mi też. Ale już jest dobrze. Już jest lepiej. Mamy lepiej wrócić po manę. A może tu jeszcze ktoś? Kogoś wywleczemy? No, come on. Dobra, chodźcie, chodźcie. Aha, odporność na zimno. Dobra, czyli już wiemy, że musimy atakować czymś innym z definicji. Słuchajcie, to zróbmy tak. Idę do miasta i użyję ten noże i postaram się rzucać Armagedon na zmianę z nożami. Zobaczę, czy te noże są ok. Witaj w imieniu zakonu. Chociaż mam też Armagedon, prawda? No nic, ale zobaczę. Ja jestem bardzo ciekawy. Tu są wszystkie odporności. To zdajmy sobie noże tu. Zamiast tego damy sobie to. 24 to nie jest za wiele, ale... Na początek może wystarczy. No to chodźcie tutaj. Come on. No jak sobie te noże radzą? Kiepsko. Nic w sumie nie dają, widzę, nic nie wnoszą. Już tego, że się kończą. Dobra, nic z tego, nic nam zmoży. Zmieniamy je z powrotem, trzeba będzie coś z tym zrobić. Poginęli mi wszyscy, oczywiście najemnik też, zostawiłem ją tam samą. Dobra. No to tu będziemy się gonić. Witam.
A jeszcze sobie zrobimy nie tak. W mieście. Przywoływamy na spokojnie. I no kula magmy nam chyba zostaje. Teraz pytanie, czy nie lepszy będzie meteor? Chyba będzie lepszy. Miłego dnia. Wyczarujemy Armagedon i zmieniamy sobie na meteor. Dobra, tak robimy. Tylko musimy tu poczekać. Meteor, dobra, się część towarzystwa ubiliśmy. Bojowa pięść. Tu widzę w tym kasę, no akurat na wskrzeszenie. No i może level up nam skoczy. Chodźmy od drugiej strony zobaczyć, co będzie. Okej, dobra, już widzę, co będzie. Dobra. Puśćmy wulkanie też zaraz. Jak ich jest dużo, to obrywają, bo zawsze jest jakaś szansa. Widzę, że spadnie coś z nieba, a nie przypadkowego. Przynajmniej ta tarcza żywiołów absorbuje te obrażenia z zimna, które zadają. Zawsze to coś. Roślinka mnie podleczy. O, tutaj siada Armagedon. No, a to już można ją huraganem ubić. I tornadkiem. Coś czuję, że nie mogę tak stać bezpośrednio przed nią. Dobra, muszę się wycofać po butelki, ale zawsze to mniej tam towarzystwa już jest. Siostry, witają cię. Czekam tylko na level up. Witaj. No tam sobie do... No właśnie, do siły czy do zręczności? Jak uważać? A, to jest jednak dla zabójczyni, a ja myślałem, pomyliłem się, że to jest coś w stylu berła dla paladyna. I portal rzucamy znów i idziemy tam. Z powrotem. No, przechodzenie Diablo na poziomie piekło to już jest rozgrywka dłuższa. Tylko że ja się zastanawiam, czy faktycznie takim jestem lamusem, że sobie źle zaprojektowałem postać, choć wcale tak nie uważam, czy po prostu o to chodziło twórcom gry. Bo niektóre rzeczy mogą być zniechęcające, ten brak balansu, który jest, no to, że tak naprawdę no jest problem. Bo żeby znaleźć odpowiednie itemy, no to tutaj naprawdę trzeba mieć w sumie szczęścia, a wydaje mi się, że dużo bossów uda się zabić i na przykład nic szczególnego nie wypada. Coś często czegoś się nie podnosi. No to niekoniecznie uważam, że jest fajne. Być może coś poprawili w tych patchach. No ja nie grałem Diablo kilka dobrych lat, a druidem, no to... Z 6 lat, 7 to jest rzęd tego typu odcinek czasu. Dobra, i tak będziemy to zmieniać. Ale dajmy sobie tutaj na to. I teraz tak, co my tu damy? Zmiany kształtu, nie zmiany kształtu. Lub niedźwiedzie łaka, to by się przydało, żeby mieć więcej życia. Dobra, będziemy i tak zmieniać. 9% dajmy sobie do. Huragan 7% obrażeń. No i mamy 195. No i nie widzę, żeby się coś zmieniło. Przynajmniej w statystykach. Może to dodaję, ale nie do statystyk. Roczne to widzielko.
Na ogień i zimno. No to jestem nieźle ugotowany. Hrabina, odporność na ogień i zimno. I teraz pytanie, co ja mam jej zrobić? Nic. Nic jej nie zrobię. Dobra, ona się tu zablokowała, widzę. Znowu korzystamy z błędu gry. Nie mogę. Tak. No, niedźwiadek daje radę. Niedźwiadek będzie na pewno. Bez względu na to, jak zagram. Choć niektórzy wcale tego nie robią. O, runa Hel. Ale czad. Słuchajcie, mamy runę Hel. Rzadką runę. Runa Hel. Prawda, nie ma poziomu, ale rzadko wypada. Może tu coś jeszcze w skrzynce się otworzy? Nic. No nic, bo to zadanie już było wykonane. Tu skrzyneczka się dwa razy nie otwiera, a tam też ciekawe runy bywają. Dobra, idziemy do miasta. Albo i nie, bo wyczerpaliśmy wszystkie portale. Musimy się wrócić na ładnie. Ponad 20 portali teraz to widać, bo tyle jest w księdze. Obozowisko Łotrzyc. Super, dobra. Czyli tak, bierzemy sobie ten miecz. I tak szczerze przyznam, gdzie myśmy go wyrzucili w ogóle? Tu. I tak szczerze przyznam, ze skruszoną głową, dostaję po głowie. Nie da się tego inaczej nazwać. Nie idzie lekko, nie idzie gładko. Ale postać idzie do przeróbki. Umiejętności będą inne. Na zaplanowane itemy. Poziom 61. Niebawem będę mógł używać 66. Herb Talrasha. To się sprawa trochę zmieni. To jest bardzo dobra maska. Lepsza niż od obręczy, która mi daje owszem plus 2 do władania żywiołami, ale to jest jednak nie to samo. Powkładam wtedy wszystko to, co mam najlepsze, czyli właśnie taki klejnot. Nie będę na Magic Findingu. Muszę znaleźć poważny pas. Buty na razie zostają te, co są. One są wyśmienite, świetne akurat na ten poziom, który jest. Trzeba będzie powsadzać do jakiejś broni zwiększone obrażenia, które mam. Albo któryś z tych kamieni. Lub właśnie taką drenującą czaszkę. Zastanowić się, która roślinka, bo nie jestem przekonany, czy ta akurat. Gdzie mamy przyzwania. Bo może by lepiej było nie leczyć, tylko zatruwać. Co prawda te obrażenia są mizerne, ale... No ta leczy 5%, to jest zawsze coś. No i właśnie, jeżeli bym poszedł na walce w zwarciu, to czy zamiast życia, w które sporo zainwestowałem, nie lepiej obrażenia, atak? Albo po prostu duch kolców na takich klan krwi, który atakuje szybko, niech się sam pozabija. No i tutaj mamy wilkołaka, dziki szał, bardzo dobry, wściekliznę, można zatruć, w razie gdy się pojawi ktoś, na kogo nie działa ogień, zimno, prawda, z żywiołów, które mam, to jest dobra rzecz od trucizny. O, jeszcze proszę, trujący pełzacz, premię do wścieklizna, czyli do roślinki. To może by się udało w takim razie zrobić taki tandem, druid z trucizną. To byłoby ciekawe, słuchajcie. Druid z trucizną. Gdy będziesz pod postacią, aby zarazić się na inne potwory. Druid, który będzie mieć zmiany kształtu, truciznę i żywioły. I miałbym wtedy wszystkie trzy. I niedźwiedzia do obrażeń fizycznych. Może w ten sposób iść. No bo tutaj to są stricte obrażenia... O, jeszcze tutaj mamy ogniste szpony. Widzicie, teraz może dla niektórych z was będzie to śmieszne, że ja poznaję, ale to naprawdę wiele czasu minęło. Ale takie ogniste szpony, jak dają aż tyle do szczeliny i wulkanu, to można byłoby naprawdę fajnie skrzyżować z ogniem. Nie do Armagedonu, ale na przykład na taką szczelinę. Czy burzy ognia, 22% ognia, od ognia na poziom. To jest mega dużo. To jest bardzo dużo.
właściwie można by zainwestować taki wulkanik, a nie w Armagedon. Chociaż nie, tutaj Armagedon też. No to już jest zupełnie inna liga obrażeń. No nic, tak jak obiecałem wam, będziemy się zastanawiać w następnym filmiku. Link na pewno znajdziecie w opisie, jak tylko uda mi się tą postacią pograć. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Może macie jakieś rady dla mojej postaci. Może zagrałem kilka razy źle, co byście mi mogli powiedzieć. No oczywiście tam wieży, uciekanie i odzyskiwanie swojego trupa nie należy do super profesjonalnych, ale nie o to chodzi. Wiecie, jakie mam przedmioty. Wiecie, co mam w skrzyni mniej więcej. Dajcie znać, jak macie jakieś rady, jakiego zrobić builda na te przedmioty, które mam. Jestem na piekle, na poziomie piekło i mogę powiedzieć wam, że 3 razy mogę zresetować swoją postać, więc spoko, nawet jak raz coś zrobimy źle, to jeszcze jest możliwość poprawy. Ciekawy jestem na wasze sugestie, będzie mi miło, jak pomożecie. Możecie też zostawić łapkę w górę. Druid się uśmiechnie na pewno, dzisiaj miał ciężki czas. Tymczasem tyle na dziś, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!